No nic, no bo spierdolił się do mnie ten cały tam, nie wiem jak on tam. Przeciwnik? Tak, i po prostu wstałem do niego, bo mówił nieprawdę. No i po prostu pierścionków nie zdjął, nie? Zachował się jak panienka, jakiś nazakładał pierścionków, takich właśnie pierścionkiem mnie właśnie tutaj trącił. No trącił mnie pierścionkiem, to nie jest dziura tam. Dziury to ja miałem, ale w głowie, a to jest tylko po prostu jakieś tam zadrapanie, tylko że krew leci, dlatego trzymam chusteczką. Nie? Mm-hmm. A powiedz, ale zamki dupy. Miały dziewczynie, szczupła żeby była, bo jak była tak gruba, no to jeszcze mnie przygniecie i co? W nocy się mogę rano nie obudzić, no to będzie niedobrze, nie? Siedzieć szczupła, włosy długie, blond, oczy niebieskie. Jakoś pracę, żeby miała jeszcze, nie? Wiadomo, nie? Bo lepiej, żeby pracowała, no bo jeszcze ja ją mam utrzymywać, no to lepiej, żeby może ona mnie utrzymywała. Ale zamki dupy! Gdzie mój rower jest? Gdzie mój rower zabierasz? No to się ja tylko na chwilę, do sklepu. Nie bierz mi roweru! Dobra, tam rower na... Cię nie... Na 15 minut, tam uspokój. Wam jest potrzebny, ja tam aj, muszę tam do sklepu jechać, no gdzie ty... Chwila i zaraz gdzie wrócę. Ty uciekasz z tym rowerem, no? Zaraz przyjadę! Oddaj mi rower! Proszę cię, nie zabieraj mi roweru! Oddaj mi rower! Będę za 15 Ryszard, minut! Ryszard, ty draniu! Za 15 minut! Oddaj rower! Ja nie, ja się boję, bo przyjadę mi stracisz. Długo. Dawaj mi rower! Oddaj! Ryszard, oddaj! Oddaj rower! Oddaj! Nie zabieraj mi! Ryszard, wróć się! Ale zamki dupy! Ze mną Rysiu Szczena. Rysiu Szczena, który jest w bardzo dobrej formie. No jak, kurczę, jak zrobiłeś taką dobrą formę do tej walki? Ćwiczeniami i dobrym jedzeniem, no tyle, nie? Patrz. A jakaś technika kończąca na przykład w parterze? Wymień chociaż jedną. Normalnie. To ciosy. No to co miał do powiedzenia, to powiedział. Ja to przyjąłem normalnie ze spokojem. Co miałem mu odpowiedzieć, też mu odpowiedziałem. Zachowałem się po prostu ze spokojem i tyle. Jeżeli Mateusz Borek ma kopyto, to Rysiek ma najwyżej kopytko. Ja nie będę tego pokazywał. Od Ryśka. Dlaczego wysyłasz zdjęcia kutasów do mojej koleżanki? Twój czy nie twój? No niestety, nie mój. Jest napisane, no stary. Podpisany? Tak. Ale to jest nie mój. Nie mój. Chodzisz o nagie zdjęcia po to, żeby sobie zwalić konia. Po to zdjęcie. Umawiasz się na seks. Konia też trzeba walić. I generalnie... Centralnie trzeba. Nie chodzi trzeba, mi... bo się nadgarstki wyrabiają. Słuchaj. Ale zamki dupy. Może coś z tego wyjdzie, a nawet nie wiem, czy nie ślub. Na imprezie ona już tu ślub, dzieci jakieś, coś, ten... Niestety, no z nią sobie już tego życia na pewno nie ułożę, bo to nie jest to, co ja bym chciał tak do końca, nie? Może coś z tego wyjdzie, a nawet nie wiem, czy nie ślub. Ale zamki dupy! Dlaczego ty dziś taki spokojny jesteś? Nie poznaję. Zamki dupy! Jak się zmieniać, to się zmieniać. Jestem spokojny, przyjąłem to, co do mnie mówił ze spokojem. Także ze spokojem po prostu mu odpowiedziałem. Bo tu nie chodzi o to, żeby to na konferencji sobie robić z tego nie wiadomo co. Trzeba pokazać się w klatce, a nie na konferencji. To. Ale zamki dupy! Ale zamki dupy! Z Peugeotem, kurwa! Ale zamki dupy, bo zaraz stanę do ciebie, kurwa, no frajerze jebany! Ale zamki dupy! Smycha swojego potężne uderzenia, zachwiał się! Proszę cię, nie zabieraj mi roweru! Oddaj mi rower! Będę za 15 minut! Ryszard, ty draniu! Za 15 minut! Oddaj rower! Ja nie, ja się boję, bo mi przyjadę stracisz! Długo. Dawaj mi rower! Odzyskuje rezon Szczena. Ależ mamy niesamowitą sytuację. Ależ teraz coś nie za... Ale zamki dupy. Paniach, to zrobiłem. A zrobiłem to przede wszystkim dla mojej Asi i dla moich przyjaciół wszystkich. No jakiś rewanż, jak sobie z nogą ogarnę, możemy zrobić. Pójdź z tym. Poza.